W minioną sobotę w lesie nad Bałdą w pobliżu Braniewa po raz czwarty spotkali się miłośnicy ekstremalnych przeżyć, by sprawdzić swoje możliwości na trasie granicznej ósemki, jednego z najtrudniejszych biegów w regionie. Podobnie jak w ubiegłym roku, uczestnicy w zależności od wieku mogli wybrać jedną z dwóch tras, krótszą przeznaczoną dla młodzieży w wieku od 14 do 16 lat oraz dłuższą, na której wystartować mogły osoby od 17 roku wzwyż. W pierwszym biegu wystartowało 7 zawodników. Wszyscy bez większych problemów pokonali 4-kilometrową trasę. Zdecydowanie lepiej frekwencja wyglądała na pełnym dystansie. Jak wynika z listy startowej, oprócz przedstawicieli służb oraz mieszkańców z Braniewa i okolic, na linii startu stanęli zawodnicy z Pieniężna, Pasłęka, Szczytna, Bartoszyc, Kętrzyna i powiatu gołdapskiego. Łącznie ponad 130 osób. Osobowe grupy wybiegały w odstępach czasowych. Tereny, po których wiodła trasa graniczna ósemki, były niezwykle zróżnicowane. Leśne ścieżki z niezliczoną ilością stromych wzniesień dawały się we znaki nawet wprawionym biegaczom. Chwilę oddechu można było złapać na skraju lasu oraz w miarę równych odcinkach wiodących przez łąkę. Nieodzownym elementem pojawiającym się cyklicznie na trasie granicznych biegów są przeszkody wodne. Nie zabrakło ich również podczas tegorocznego biegu. Nierówne, bagniste dno rozlewiska w pobliżu kanału Kopernika sprawiało, że część zawodników potykała się i lądowała w wodzie po samą szyję. Nasiąknięta odzież i mokre buty coraz bardziej utrudniały bieg, powodując narastające z każdym pokonanym kilometrem zmęczenie. To był prawdziwy test nie tylko dla mięśni, ale także dla głowy. Na trasie nie zabrakło również akcentów militarnych. Hammer, BRDM i czołg, pod którym zawodnicy musieli się przecisnąć. Doświadczeni zawodnicy, którzy mają na swoim koncie udział w tego typu imprezach, dobiegli do mety w niewiele ponad godzinę. Thank you.
Najszybszym zawodnikiem granicznej ósemki został Andrzej Luśnia. Reprezentant warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej pokonał trasę w godzinę i 4 minuty. Wśród kobiet bezkonkurencyjna była Magdalena Ingielewicz z Braniewa, której dotarcie do mety zajęło godzinę i 20 minut. Trzykrotny zwycięzca maratonu komandosa w Lublińcu, porucznik Piotr Szpigiel z 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej, przybył na metę drugi. Właściwie rozmawiałem tutaj trochę wcześniej z tobą, no, nie było tak, to nie była taka bułka z masy. Nie, zupełnie. Ten bieg zupełnie charakteryzuje się czymś innym. No, jest tu wiele podbiegów, teren jest bardzo trudny, bardzo dużo wody, bardzo dużo bagna, więc to ma mało wspólnego tak naprawdę z bieganiem. Tu ciężko jest utrzymywać jakiś rytm. To raczej taki bieg, który rozgrywa się w głowie. Po prostu trzeba przetrwać gdzieś tam, przezwyciężyć własne słabości. Także to jest zupełnie co innego. To nie ma porównania do maratonu. Jak ty oceniasz ten bieg? Można to właśnie porównać do jakichś innych takich biegów, takich wytrzymałościowych, no i takich ekstremalnych, bo ty też biegasz te ekstremalne. Znaczy tak, no ja tam powiedzmy, że się specjalizuję w tym ekstremalnym biegu, jakim jest maraton komandosa, no jednak jest to zupełnie co innego, tam jest obciążenie, ale jednak ten bieg rytmowo jest cały czas podobny, to się biegnie w podobnym rytmie cały czas, ten organizm gdzieś tam się do tego adoptuje. Tutaj on nie ma czasu na to, ponieważ raz jest górka, raz jest z górki, raz jest woda, raz się biegnie szybciej, raz trzeba przejść do marszu, bo po prostu nie da się pod niektóre górki podbiec zwyczajnie. Także to nijak się ma. To jest zupełnie inny bieg, zupełnie inny bieg. To już kolejny bieg, w którym bierze pan udział. Jak dzisiaj było? O Jezus, mega ciężko. Dużo. Poszukali z trasą, nie? Było ponad 10 km, nie? Miało być 8. Nie, masakrycznie. Ale daliście radę. Pan co roku startuje. Tak. W tym roku, nie dość, że ta trasa była dłuższa, to jeszcze inne troszeczkę elementy się znalazły, nie taka jak w ubiegłym roku. No też było trochę wody, tego bagienka tam i podbiegów. Podobna, tylko że no więcej dodali tego bagna tam na końcówce, nie? Jeszcze po tej łące tam, bo ciężko się było przebić, nie? Generalnie okej. Tylko, no. Jak się podobały te elementy takie militarne na trasie? Najbardziej mi się podobał czołg, który tam wyjechał w lesie. To był najlepszy moment, nie? Nie, tak dobrze, no. Biegamy co roku, nie wiem, zobaczymy, jak zbierzemy siły, czy za rok wystartujemy, bo mega ciężko. Dzień dobry. Nieco. I morsy tradycyjnie, jak co roku? Jak co roku, tak. Stawiliście się tutaj w jakiejś silnej grupie, ekipie, czy w tym roku trochę mniej? Trochę mniej w tym roku, ale lepiej przygotowani na trasie. Było trudno ekstremalnie, góry, doliny, bagna, błota, tylko dla wytrwałych. No którzy lubią takie sporty. Na wyspałych. Zasłużony. Ale to już drugi w kolekcji. Tak. Drugi w kolekcji. Drugi do kolekcji. Oprócz zawodników, którzy na co dzień biorą udział w podobnych imprezach, w biegu wystartowali amatorzy. Dla nich liczyła się przede wszystkim dobra zabawa, możliwość sprawdzenia siebie oraz pokonania własnych słabości. Ten temat mi tak minął, obok mnie przeleciał, no a w tym roku, no, kiedy tylko dowiedziałem się, niestety ambicjonalnie mówię, muszę się sprawdzić. Jakoś się pan przygotowywał, bo to jednak... No, miesiąc biegania co drugi dzień, takie dosyć krótkie dystanse, no po prostu jest żeń rowerem, ale to nie to samo, no tutaj frajda, no coś wspaniałego. No, wspaniałego, jak się ukończył już chyba ten bieg. Nie, no tak, bo po prostu sama ta trasa, no po prostu niespodzianki na całej trasie, no więc po prostu atrakcyjnie. A jeszcze ta końcówka z tymi paniami, jak pobiegłem, no to pomogły mi trochę, trzeba było reanimować. Tak jest. Tak. Po raz pierwszy. Jak ten bieg? Widzę miesiąc błotem. Ciężko, ale podobało się. Co najwięcej problemów? Podejścia i woda. W rzeczki najgorzej właśnie. Wcześniej jakieś przygotowania takie konkretne? Zero. Tak z marszu? Tak. Znaczy ja tam troszkę tylko. A tak to nic. Tak, czasami. Jesteście w jakiejś szkole, rozumiem, o profilu? Tak, obronnym. Takim militarnym, tak? Tak. I może to też trochę pomogło. No wiadomo, zawsze jakaś przygoda. W przyszłym roku też przyjedziecie? W przyszłym na pewno. Na 100%. Organizatorem granicznej ósemki było Stowarzyszenie Sportowe Rimkin Team. Tradycyjnie w organizację włączyła się również Straż Graniczna, samorządy, instytucje i stowarzyszenia z powiatu braniewskiego. Patronat honorowy nad zawodami objął komendant warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej pułkownik Tomasz Semeniuk. Państwo jesteście współorganizatorami biegu, ale zawsze, co roku bierzecie udział tutaj czynny w tym biegu. Nie tylko pomagacie przy organizacji, ale też biegniecie. Jak się dzisiaj biegło? Widać ciężko było, bo widać warunki trudne były, bo
cały pan w błocie, że tak powiem, brudzony. Kontakt z przyrodą uszlachetnia, to jest dewiza naszego biegu. Jako organizatorzy, pomysłodawcy, współorganizatorzy, pomysłodawcy tego biegu, no nie wypada nie uczestniczyć. Także jest to już czwarta edycja, w której bierzemy udział i dla wszystkich zainteresowanych następnymi edycjami, którzy jeszcze nie startowali, chciałem powiedzieć tylko, że krócej już nie będzie. Więc im szybciej się włączycie do biegu, tym łatwiej i lepiej. Czyli kolejne edycje, rozumiem, będą jeszcze bardziej dłuższe i trudniejsze, tak? Czyli tak. Takie ma też zachęcić uczestników. Tak, stoper zatrzymał się mi na kilometrze innym niż 8, więc... Ale to jest tak co roku, że jest, to jest taka, powiedzmy, ta siódemka czy ósemka jest taka umowna. Tak, ona ucieka, gonimy tą ósemkę, w przyszłym roku będziemy gonić dziewiątkę. Trasa była bardzo malownicza, zapraszamy, było kilka niespodzianek na trasie, kontakt z czołgiem, tak, i z kilkoma innymi jeszcze przeszkodami, które naprawdę dawały duże emocji. Panie komendancie, jest satysfakcja, że no tyle osób jednak przyjeżdża co roku na tą imprezę, którą tak naprawdę no wy zapoczątkowaliście. Wy jesteście tutaj jakby pierwszym takim organizatorem i pomysłodawcą. Pan jest właśnie. Ziemia Braniewska to ziemia, gdzie masę ludzi biega. Jak widzicie na co dzień, mnóstwo osób mijamy, które biegają, chodzą o kijkach, jeżdżą na rowerze. Myślę, że jest też zapotrzebowanie tego typu imprezy. Na tej imprezie są nie tylko osoby, które na co dzień wyczynowo zajmują się sportem, ale również amatorzy, czy wręcz osoby, które biegły pierwszy raz, chociaż nie polecamy tego typu udziału. Trzeba minimum przygotowania, żeby na trasie nie było niepotrzebnych rozczarowań.